Krzysztof Radzikowski, dzień dobry panie Krzysztofie. Jak konferencja dzisiaj? No dobrze, fajnie przebiegła. No co, czekamy na walkę. Powiedziałbym, głos spokoju zabrzmiał w tej całej zadymie wojennej, w tych werblach, takich atakach na siebie, no i personalnych atakach na rodziny, już w zasadzie chyba na wszystko co święte. No tak, dlatego ja wtrąciłem, tylko ja tam nikogo, broń Boże, nie chcę powiedzieć, że tam nikogo chciałem atakować, ja tylko wtrąciłem swoje zdanie do tej całej sytuacji, tak? To chyba zdanie, które podziela większość ludzi podchodzących jakby rozsądnie do życia, ale tak naprawdę da się oddzielić tutaj tą stronę medialną, że jednak trzeba nakręcić te dymy na to, żeby ludzie zainteresowali się częścią tych pojedynków albo większością tych pojedynków. Musi być konkretnie dym? Ja uważam, że nie. Ja uważam, że można dać dobrą walkę, tak, bez żadnego tam gwiazdorzenia, urabura i wyzwisk. A tym bardziej, jeśli chodzi już o rodzinę, to już jest dla mnie w ogóle bardzo słaba sytuacja. Ale ja bym powiedział tak, za panem stoi potężne środowisko sportów siłowych, tak? Sportów, szczególnie tutaj mam na myśli strongmana, natomiast też za Piotkiem stoi środowisko kulturystyczne, więc wy nie musicie się obawiać o elektorat, a może ci inni ludzie, którzy nie mają takiego szerokiego elektoratu, tak, muszą ale dymić. To znaczy, czy ja wiem, tu nie ma ludzi z przypadku, tu każdy jest znany z czegoś, tak? Nawet niektórzy są znani, bo są, nie wiem... Bo są znani? Bo są znani, ale są znani, tak? Mają kanały na YouTubach potężne, są bardziej znani niż ja, czy niż Piotrek, tak? I ludzie też czekają na te walki, ja też oglądałem Fame MMA, tak? Podobały się walki? No pewnie, że tak, no. Jest wizualizacja, jak wyjdę teraz do klatki pierwszy raz w życiu tak naprawdę i będę musiał się zmierzyć z tymi wszystkimi problemami, już to jest w głowie wszystko? Znaczy jeszcze nie, to jest problemy, no nie ma co robić z tego problemu, trzeba wejść w sobotę, zrobić robotę jak najlepiej się da i tyle. Andrzej Kościelski jako trener i mental, taki naprawdę facet, który z niejednego pieca chlepia, to gwarantuje spokój? Tak, tak, naprawdę, wielka charyzma od trenera i spokój, dokładnie zrealizujemy plan, który mi nakreśli i będzie dobrze. Panie Krzysztofie, jak przebiegały przygotowania? Zadam takie standardowe pytanie, ale co, na czym się teraz skupialiście w przygotowaniach? Bo Piotka gdzieś tam znamy, wiem jak on się przygotowuje, że jest bardzo solidny. Ma tą kulturę pracy, jeździ po różnych klubach. Jak to u pana wyglądało w sferze współpracy właśnie w Ankosie? Były sparingi z tymi najlepszymi zawodnikami, jak Marcin Tybura, jak Michał Andryszak? Aż takich stuprocentowych sparingów z nimi, no to nie było, no były po prostu lekkie zabawki, tak, ale z innymi chłopakami, którzy tam ważą dużo ponad 100 i też mają walki zawodowe, no już było i wyłapałem parę takich gąsek na głowę. Co trzeba by było, powiedzmy, wcześniej zacząć, tak pan z perspektywy czasu, jak pan patrzył na salę i na to, że wielu tych młodych chłopaków potrafi to, czego pan się na przykład musi w tym momencie uczyć, że tak późno pan trafił na salę taką do sportu walki, czy raczej jest jak jest? Nie, czy ja wiem, ja całe życie robiłem to, co lubiłem, tak, czyli dźwigałem ciężary, teraz postanowiłem sprawdzić się w czymś innym, no bo... A to pan lubi? Dobrze, na tej sali? Dobrze zapłacili, o. Ale nie, mówię w sensie przyjść na salę teraz i zmagać się codziennie z zupełnie innymi wyzwaniami organizmu, tak? Coś innego. Mogę być w tym treningu, tak? Mogę dalej być w tym sporcie, tak? W tym rygorze sportowym i to mi się podoba. Od tej pierwszej walki teraz z Piotrem coś jest uzależnione? Na przykład zostanę załóżmy w MMA, będę dalej to robił, czy raczej to jest jednorazowy wyskok? Nie może być jednorazowy, tak? No, zobaczymy później, co będzie. Ja tam nie zakładam, żeby coś było źle, coś, nie wiem, nie poszło, tak? No każdy chce wygrać. Nikt nie wchodzi do klatki, powie, przegram, nie? No normalne, no Piotrek powie, że idzie po wygraną, ja też idę po wygraną, nie? Piotrkowi bardziej zależy na tej wygranej, czy panu bardziej zależy? Bo on ma jakieś cele, tutaj Fame MMA, bardzo je wysoko sytuuje na poziomie pasa. A panu na czym tak naprawdę zależy? Poza oczywiście pieniędzmi, które są istotne w zawodowym sporcie. Znaczy ja nie wiem, jaka jest ścieżka do pasa, od tego zacznijmy, tak? Ilu jest zawodników tam w czubie, jak to jest klasyfikowane i tak dalej, tak? Zobaczymy, no. W rozmowie z Andrzejem Kościelskim, jak to wygląda, trener mówi, spokojnie, jest wszystko dobrze i tak proszę się nie martwić, tak proszę tylko wykonywać polecenia. Tak wykonywać polecenia, jak zrealizować game plan.
świetna, świetna jakby droga. Myślę, że to jest dobry, jak ktoś zaczyna za dużo myśleć w walkach, też jest problem. To chyba pan wie. Dokładnie. Ja wolę słuchać trenera niż samemu coś tam próbować zrobić, bo wtedy można skończyć. Ile pan... I zostać wyniesionym. Ile pan wniesie? No to właśnie, ile w razie czego wyniosą z klatki, albo ile pan wniesie? 120. 120, równiutko? No, coś koło tego. To co, czekamy na mocny pojedynek, tak pełny dystans, czy... No zobaczymy, no, każdy będzie chciał jak najszybciej. Okej, okay, trzymam... Ale trzeba będzie na pełny, to idziemy na pełny. Okej, okay, trzymam kciuki, dobra. Życzę dobrego pojedynku i co, do zobaczenia w sobotę. Dziękuję.